Zgadza się, wczoraj Magnus Carlsen napisał historię, wygrywając Tighted Tuesday z perfekcyjnym wynikiem. 11 zwycięstw na 11 partii, a co zabawne, Czarny grał w pierwszym ruchu A6, co jest oczywiście miernym otwarciem. Wydarzyło się to dopiero po raz drugi w historii. Poprzednio, oczywiście, Hikaru Nakamura wygrał, mając 11 z 11, więc nie jest to łatwe do zrealizowania. No i Zobaczcie, co w tej partii się wydarzyło. Poszło d4, no i tutaj Carlsen zagrał po prostu c6, co zabawne. Prawdopodobnie Magnusowi chodziło o to, żeby przejść do takich karokańskich struktur, więc prawdopodobnie Magnus chciał tutaj grać dalej przez d5. W związku z tym Hikaru uznał, że będzie tutaj sprytny. I sam zagrał D5. Lepsze byłoby kontynuowanie rozwoju, na przykład skoczek F3, to wygląda bardzo naturalnie. Natomiast posunięcie D5 jest trochę zbyt optymistyczne, ponieważ ten pion na D5 siłą nie jest, a raczej jest słabością. No i w partii mamy skoczek F6, czyli Magnus tutaj od razu atakuje, biały skoczek C3, więc broni. No i teraz Magnus zbił tutaj na D5. No i znowu Hikaru chciał tutaj polecieć najagresywniej, jak się da. W związku z tym zagrał posunięcie E5. No i rzeczywiście jest to ciekawym testem całej koncepcji Magnusa. No, bo jeżeli Magnus musiałby się tutaj wycofać, no to ta pozycja oczywiście wygląda dramatycznie. Zaraz biały zagra koniec F4 zrobi długą uroszadę. I w ogóle. Czardy po prostu nie ma się gdzie ruszać, więc to jest problematyczna kwestia. Ale tutaj jest posunięcie skoczek E4, które zostało zagrane w partii, czyli ten skoczek nie odchodzi pasywnie. No i w partii wybicie na d5, e6, no i ten skoczek musiał się ewakuować i jak łatwo zauważyć, ten pion z 5 jest teraz dużą słabością i tą słabość od razu można skonsumować, więc już... W siódmym ruchu Nakamura podwalił po prostu pionka i nastąpił szach na A5. To oczywiście każdy, kto gra obronę sycylijską zna ten motyw, więc tutaj klasyczne widły, no i pion E5 został zabrany. Oczywiście to nie jest koniec pieśni. Tutaj jeszcze naprawdę bardzo dużo się może wydarzyć, ponieważ czarny ma dosyć sporo słabości po czarnych polach, co jest oczywiście delikatnie kłopotliwe, i trzeba sobie jeszcze z tym jakoś poradzić. Tym bardziej, że na kamura podgrzewa tutaj atmosferę grając skoczek C4. Kolejny e, obiektywnie niedokładny ruch, e, ale rzeczywiście nakłada to jakąś presję na Magnusa Carlsen'a. No i teraz patrzcie na to. Goniec E3 w partii, e, czyli ewidentnie Nakamura jest zainteresowany wjazdem na punkt B6 e, i jak tutaj skoczek na polu B6 się zamelduje, no to będzie naprawdę nieprzyjemnie. E, wtedy biały będzie miał naprawdę świetną inicjatywę, ta wieża nie ma gdzie odchodzić w jakiś logiczny sposób i należało właściwie zagrać po prostu skoczek C5 w tym momencie natomiast natomiast Carlsen zdecydował się tutaj na posunięcie goniec C5 no, i okazuje się, że goniec C5 jest sporym błędem, ponieważ ten ruch pozwala, pozwala na kamurze na bardzo zacną aktywizację. Chociaż tutaj w partii poszło hetpad G4, chociaż tutaj można by się zastanowić nad wybiciem na C5. No i teraz, jeżeli skoczek wybije, no to żeby wjeżdżać tutaj na D6, tak, z szachem, więc roszady nie będzie, ale. Prawda jest taka, że ten król na e7 jest całkowicie bezpieczny i skoczek musi zmykać, więc nawet jeżeli Carlsen w ten sposób podszedłby do tematu, no to i tak nie ma tutaj żadnych problemów. No dobra, więc zobaczmy wobec tego, co się wydarzyło w partii, ponieważ w partii mamy posunięcie Hetman G4, co jest znacznie agresywniejszym podejściem. No bo wisi tutaj skoczek, wisi tutaj też pion z G7. I zauważcie, że kiedy Nakamura wyrwie tego piona z G7, no to jeszcze kolejne słabe czarne pola pojawiają się w obozie Magnusa. No więc tutaj naprawdę trzeba zachowywać czujność. W ogóle to jest ciekawe, jak Carlsen bardzo lubi grać w te szachy, bo dzisiaj, czyli 5 lipca, Carlsen gra turniej w Chorwacji, czyli dzień wcześniej o 23.00 tam do pierwszej w nocy naparzał sobie jeszcze Title Tuesday, a, a tutaj ma poważny turniej kolejnego dnia. No dobra, więc tutaj Carlsen uderza w centrum, czyli 5, zabezpiecza swojego skoczka, oczywiście y, też strzela w skoczka przeciwnika wybicie na g7 wisi ta wieża, więc trzeba było ewakuować. No i tutaj właściwie należało wycofać tego skoczka. Ten skoczek z e4 jest zbyt potężny, żeby go po prostu zostawić. Koniecznie należało jak najszybciej delikwanta wymienić. Natomiast w partii nastąpiło bicie na c5. No i to jest już wysoce podejrzane. No bo oczywiście Hetman teraz zerka na f2. Wisi też ten skoczek, więc pozostaje i jedyne posunięcie e, skoczek E3. E, I tutaj Magnus powinien zakończyć rozwój, czyli e, goniec D7, skoczek C6, najprawdopodobniej długa roszada, bądź też ten król zostaje w centrum, to zależnie od tego oczywiście, co biały by robił. No i w ten sposób Czarny ma naprawdę bardzo zdrową pozycję, ponieważ Białemu chyba ciężej będzie tutaj rozwój zakończyć. Ten hetman na G7 tak niby agresywnie ustawiony, ale tak de facto cały czas musi tutaj bronić na C3, żeby jakaś ofiara nie weszła, bo tutaj oczywiście jakieś widły wiszą w powietrzu, więc Czarny ma po prostu prostszą grę. Natomiast w partii... Hetman B6, czyli tutaj Carlsen zerka na punkt B2. No i... Plan jest dosyć, dosyć oczywisty, tak? Będą tutaj problemy, a jak wieża pójdzie na B1, co zresztą nastąpiło w partii, no to cały czas wiszą w powietrzu motywy. Skoczek b C3, wykorzystując tutaj związanie, więc ten Hetman teraz rzeczywiście cały czas musi tutaj bronić. No i Magnus kontynuuje rozwój, więc gra tutaj skoczek C6, biały goniec D3, goniec D7, no i ten. Skok z E4 został w tym momencie zlikwidowany. To to trzeba jasno powiedzieć, że jest już sukces na kamury. I tutaj komputerek twierdzi, że z zimną krwią trzeba było kontynuować rozwój i zrobić po prostu krótką roszadę. Natomiast na Kamura chciał być tutaj sprytny. No i zdecydował się na posunięcie Hetman F6, żeby po prostu nie dopuścić do roszady. Bardzo logiczne podejście, tak nawiasem mówiąc. No ale Magnus tutaj od razu odpowiedział hetman d8, czyli po prostu te hetmany chce wymienić, żeby mimo wszystko tą długą roszadę zrobić. No bo raczej ten król chowając się na b8 czy też na a8 no będzie w miarę bezpieczny. Nie będzie idealnie bezpieczny, bo te czarne pola bardzo słabe, ale będzie okej. Okay. No, i tutaj Nakamura postanowił nie wymieniać, no to już nastąpiło F5. No i widać, że jest tutaj potencjał, że te piony ruszą dalej, więc Nakamura oczywiście błyskawicznie tutaj blokuje, żeby, żeby to E5 nie nastąpiło. I zabawne jest tutaj to, że to E5. Można było zagrać. W partii nastąpiło Hetman F6, ale E5 można było zagrać. Tutaj, oczywiście, skoczek bije E5 taki był zamysł, ale okazuje się, że Hetman B8 wygrywa. Bo co zabawne, ten skoczek nie ma gdzie odejść, żeby tego Hetmana zabezpieczyć. A jest tutaj związanie, więc to jest po prostu koniec partii. Także co zabawne, tym ruchem E5 można było rzeczywiście sieknąć. Skoczek D6 wygląda oczywiście pieruńsko groźnie, no bo trzeba tutaj królem wyjść na E7. I jeszcze ten pion z b7 tutaj podwisa, ale prawda jest taka, że no Hetman też podwisa, nie? Więc z jednej i z drugiej strony się biały nie wybroni. No oczywiście można tutaj jeszcze Hetmana na d8 wybijać, no ale to będzie figura w plecy w końcówce, więc po prostu dramat. Także to ciekawostka, że tutaj w taktyczny sposób to e5 można było przywalić, Magnus jednak tego nie znalazł i zagrał tutaj Hetman f6, żeby to e5 sobie przygotować. No, ale tutaj Hikaru przejmuje naprawdę zacnie inicjatywę. No bo pakuje się na C7 o no, i tutaj dużo rzeczy zaczyna podwisać jakiś skoczek B6 też wisi w powietrzu. No więc Carlsen cofnął się. Hetman F4, Hetman F6, więc tutaj w ogóle, co ciekawe, padła właściwie propozycja remisu ze strony Carlsen'a, no bo Carlsen zaczął powtarzać ruchy, więc jeżeli Nakamura by na to przystał, no to po prostu remisik. No ale Nakamura chciał tutaj cisnąć na wygraną i zdecydował się na skoczek d6 Lepsze byłoby wieża t1, tak nawiasem mówiąc. To jest zabawna kwestia, ale wieża t1 nie pozwala na zrobienie roszady, bo jeżeli tutaj roszada nastąpi, to jest po prostu mat. W jednym ruchu, także roszady zrobić nie można, a skoczek B6 wisi tutaj w powietrzu. Więc ta pozycja dla białego bardzo przyjemna, chociaż trzeba powiedzieć, że brakuje tych figur, które wcześniej nie zostały rozwinięte. Ok, więc mamy tutaj skoczek D6 zegrane, król e 7 skoczek się cofnął. No to teraz już rosady na pewno nie będzie, ale za to Magnus może się tutaj rozpędzić w centrum. Hetman ewakuacja, no i koniec E6 i ten król o dziwo stoi sobie całkiem bezpiecznie na polu F7 i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. I tutaj konieczne było skoczek E2. Konieczne było wprowadzenie reszty figur do akcji, bez tego ani róż, natomiast Kikaru bardzo agresywnie tutaj chciał podejść do tematu, no i zdecydował się na posunięcie F3, które okazuje się być no, solidnym osłabieniem, ale dla białego, no bo przecież jeszcze ten król jest w centrum, a król Magnusa chowa się na G8, ewentualnie na H8. Jest naprawdę całkowicie bezpieczny, a tak de facto biały wcale nie chce wybić na E4. Choć wydawałoby się, że taki jest plan, no ale to po prostu nie działa. No bo wchodzi Hetman H4 szach i G3 oczywiście nie można z wiadomych powodów, no więc ten król musiałby gdzieś. W tym kierunku uciekać, ciężko wskazać coś mądrzejszego. No ale teraz szach, ten król odchodzi. No i ten król na C2 no nie jest dobrze ustawiony, bo ponownie to Hetman bije 4 szach wchodzi. więc to F3 było tutaj kluczowym błędem i to poskutkowało no, w solidnym osłabieniu tego króla. A król Magnusa całkowicie bezpieczny odziło. W partii skoczek E2. No to nastąpiło wybicie na F3. Pozycja Nakamura już jest tutaj beznadziejna. Skoczek G3, więc tutaj Nakamura próbuje pójść na zadymkę. Wieża G1. No i teraz Magnus brutalnie. Po prostu F4. No i tutaj chce lecieć tymi pionami dalej. Skoczek E4. Nastąpił szach F3. No i to jest po prostu totalna dominacja. Jeszcze ten ruch wieża AD8 mi się bardzo, bardzo podoba, bo piękny przykład, jak należy grać w szachy ostatnia figura wkracza do akcji. To jest niesamowite. Zawsze, zawsze trzeba ze wszystkich swoich figur korzystać. No i w partii mamy wieża D1. Tutaj właściwie jeszcze jest istota kwestia, co poskoczek bije B7. No bo to może wyglądać dosyć groźnie, ale wygrywa hetman bije H2. I wisi ta wieża, wisi też groźba mata, no bo oczywiście ten król nie ma gdzie uciekać, więc totalnie pozamiatany. No więc w Partii Wieża D1 nastąpiło, a teraz po prostu Hetman F4, skoczek FE4. No i tutaj wieża bije D6, partię zakończyło. Chodzi oczywiście o to, że F2 w najzwyczajniej świecie wisi w powietrzu. Niezależnie czy tutaj skoczek czy hetman odbije, też hetman E3 wisi w powietrzu. A jeżeli wieża zbije, no to wtedy skoczek jest zbijany. Także po prostu zbyt dużo tutaj gruźb. No i tym sposobem Magnus Carlsen wygrał. No i niesamowity wynik. 11 z 11. Grając z czołowymi arcymistrzami, najlepszymi arcymistrzami na całym świecie, no to jest po prostu nieziemski wynik, i zdarzył się zaledwie dwukrotnie. W 2021 roku Nakamura wygrał, mając 11 z 11, no i teraz Magnus Carlsen.